Witam wszystkich na kolejnej eksploracji. Dzisiaj zaczynamy nietypowo, ze środka, ale zwiedzimy dzisiaj opuszczony hotel. Z tego, co udało mi się znaleźć w sieci, a znalazłem ogłoszenie o sprzedaży tej nieruchomości przez syndyka w 2019 roku, to wartość tej nieruchomości oszacowano na prawie 6 milionów złotych. No i jak widać po stanie tego obiektu nie udało się go sprzedać, ale zostało jeszcze bardzo duże wyposażenia. Oczywiście część pokoi, mebli jest zniszczona, ale naprawdę jest tego sporo. Wygląda to wszystko jak sala bankietowa weselna. I jest jeden stół, który najbardziej mnie interesuje, a mianowicie stół do bilarda. Tylko kij i bili to już nie widzę. Dobra, znak na górze mówi, że recepcja w lewo, więc idziemy na recepcję. Może rozsuwamy drzwi, pewnie żeby powiększyć salę bankietową. I dużo paragonów na ziemi. Zapewne lokalna młodzież się bawiła. Pełno krzesł i stołów. Jest i bar. Przynajmniej tak to wygląda. Tam z oknem widzimy drugą część budynku. Wydaje mi się, że ona jest jeszcze w stanie surowym, nieskończona. Ci, którzy śledzą mój kanał, mogą już dostrzec, a mam taką przynajmniej nadzieję, że jakość tego nagrania jest lepsza. Zainwestowałem w nowy sprzęt. Aparat bezlusterkowiec plus obiektyw. Gimbal na razie pożyczony, ale też planuję kupić swój własny. Więc mam nadzieję, że jakość nagrań będzie dużo lepsza niż wcześniej. Ciekawa wagonka. Oczywiście lubelskie fabryki wag. Nie stawać. No dobra, to nie będę stawać, jak nie stawać. Dużo butelek po piwie. Zwrotnych. W dzisiejszych czasach ile butelka złotówka? Chyba tak, a co za butelkę złotówkę, więc ładny pieniądz można jeszcze wyciągnąć z tych butelek. Tutaj już czuć zapach stęchlizny, widać na ścianach grzyb. Ale to wygląda... Ta część obiektu wygląda jak jakiś stary budynek. To nie jest nowe budownictwo. To coś starego zostało zaadaptowane. Jeszcze więcej butelek po piwach. No, to część jakaś kuchenna, tak? Bardzo dużo wyposażenia zostało. Dzbanki, termosy. Miseczki, jak i same przetwory. Teraz zobaczę tę datę ważności. Kurczę, nie wiem, jak się to postawić. Data ważności. 2019 rok. To trochę się zgadza. Zgadza się z datą wystawienia ogłoszenia o sprzedaży tej nieruchomości. Tak, wyposażenia jest jeszcze bardzo dużo. Może to dlatego, że to mała miejscowość, a tak naprawdę tu wszyscy się znają i swój swojego nie okrada. Tylko, że lokalna młodzież pewnie tutaj baluje. Jak to młodzież lubi trochę poniszczyć. A, i z góry przepraszam, jak nie będę radzić sobie z nowym gimbalem i autofokusem w aparacie, bo to jest dla mnie nowość. Wcześniej nagrywałem komórką
i tam to działało bardzo płynnie. Każdy amator by sobie z tym poradził, a przy aparacie już trzeba trochę się natrudzić, żeby ogarnąć i ustawić dobrze autofokus. Kuchenka. Też jeszcze sporo rzeczy. Kolejna waga. Czyżby to była lubelska fabryka wag? Waga odważnikowa. Polamet. Spółdzielnia pracy. Szafki ze stali nierdzewnej. Nierozkradzione. Grubo. Cóż, kocioł. Pewnie na kartofelki. Dobra, idziemy dalej. Od z tego co widzę, jest co zwiedzać. Wracamy do sali bankietowej. Tam jeszcze było wejście w jedno miejsce, niezbadane. Trochę zostawione stolikiem, ale przyjdziemy. Szatnia. Tak, to jest szatnia. Szatnia, znaki wszystkie kierują na recepcję. Jeszcze mamy dywaniki pod nogami. Schodzi się całkiem miękko. O! To jest fajne. Oświetlenie. Dyskotykowe na imprezę. Łazienka praktycznie zniszczona. A nie, krawy wyrwany. Choć trochę wygląda, jakby jeszcze nie była podłączona, uruchomiona. Tu już chyba zaczynają się pierwsze pokoje mieszkalne. Tak. Tak, zaczynają się pierwsze pokoje mieszkalne. Jak to wygląda? Są jeszcze meble. Jakieś porozwalane stare telewizory. I tutaj mamy zapewne łazienkę. Tak. Jest łazienka? Nie, tu już kran jest wyrwany. Tu już kran jest wyrwany. Czyli miedź już została wykradziona. Łóżka są, choć materace były ściągane. I telewizor. Telewizor kineskopowy. Sugeruje na, no tak, pewnie z 10-20 lat do tyłu. Wtedy był zakupiony i mniej więcej wtedy użytkowany. Łazienka. Łazienka również już bez kranów. Krzejnik zdjęty do wniesienia. Klasycznie. To jest jakieś trochę ciekawsze pomieszczenie. Inaczej wygląda niż tamte pokoje. Krzesło prawdopodobnie z sali weselnej z takim przybraniem. Lustereczko. Siema. Łazienka wygląda mega czysto. Nie jest mocno zdewastowana. I tu taki blat. O, tam był telewizor. Jest ten kabel antenowy. Tu też już widać na ścianie grzyb. Z sufitu się leje woda. Tu mamy kolejną recepcję. I nocnik. Tu już się sporo dzieje. Ktoś robił niezłe przeszukanie. Dużo katalogów. Papierów, jakieś druczki, wuzetek. Klasycznie cała dokumentacja pewnie została. Tak, segregatory z fakturami VAT. Tak to miało wyglądać. Niezła wizualizacja. Jak widzicie, za budynkiem
Na tej animacji, grafice, rozlegają się puste przestrzenie. To jest bardzo malowniczy teren, dziki. No i faktycznie, hotel w takim miejscu mógł się sprawdzić. Wygląda magazyn pościeli, zasłonek, ogólnie tekstyli. Kolejna część biurowa, mocno przeszukana. I z fajniejszych rzeczy, które widzę, to są pracownicze mundurki. W kolorze bordowym kamizelki. Dobra, zejdziemy na dół. Zobaczymy, co skrywają piwnice. Stał i potem go wyciągali. Trochę tak wygląda. Żeby go wyciągnąć, może trzeba było wyłożyć ścianę. Tak, zdecydowanie to stał. Stał kocioł. Widać to po rurach na suficie. Nagrzewania wody użytkowej, ogrzewania samych pomieszczeń. Tu jest zasobnik na olej opałowy. Co czuć po zapachu? Czyli tak, jesteśmy w piwnicy, która pełni funkcję kotłowni. Właściwie wygląda, jakby wszystko tutaj zostało. Co najwyżej kocioł wyniesie, tak? Bo najwięcej wart jest. A to jest ciekawe. Atrapa kominka. Tak trochę wygląda tak. Atrapa. Zdecydowanie to drewno w polnisku jest jakieś posklejane w jednej stałej formie. Ziemia ciągnie się dalej. Tu już widzę nowe mury, więc jesteśmy w nowej części budynku, tej przybudówce, która jest jeszcze w stanie surowym. Patrzcie na to, sam nie wierzę, patrzcie na sufit. Przewody elektryczne, które nie zostały wyrwane spod tynku. Wow, nieźle. O, czyli tubylcy to dobrzy ludzie, bo nie kradną. Większe miejscowości, taki niepilnowany obiekt byłby szybko rozkradziony. O, tu się dzieje. To są to alarmowe przewody, tak mi się wydaje, alarmowe i przeciwpożarowe. To musiała być niezła rozdzielnica zaplanowana. I trasa kablowa też jest imponująca. Wszystko schodzi w tym miejscu. Przejdźmy się jeszcze tym korytarzem. Mamy jakieś łazienki po bokach. Łazienki ewentualnie. Pomysł na przyszły spa. Naprawdę, nie wierzę, nie wierzę. Patrzcie, jaka sterta kabla.
Ja pierdziu. Tylko, że tak, no to jest cienki przelot w tym wypadku od internetu, od czujników przeciwpożarowych i pewnie alarmu. Ale grzyb już atakuje. Od grzyba jest czarno. Mega nieprzyjemny zapach. I zachęcam mnie do wchodzenia. Tutaj już sam karton gipsy z sufitu odpada i wali się na podłogę. Bo dawno nie widziałem tak zagrzybionej ściany. Trzeba przyspieszyć eksplorację tej piwnicy. Tu się można nawdychać. Wygląda jak kuchnia. Dodatkowa kuchnia. Tak, kuchnia. A tam pod koniec szyb windy. Windy pewnie towarowej, kuchennej. Czym tam byliśmy? Tu jakaś wydawka do gotowych dań lub coś w tym stylu. W sumie cieszę się, że mam tutaj już nowy aparat, jest bardzo mało światła, a on powinien sobie poradzić przy tak niewielkiej ilości światła. Zresztą sami ocenicie, możecie napisać w komentarzu, jak oceniacie poprawę jakości nagrań. Wow. Wentylacja, system wentylacji. Zdecydowanie jest to system wentylacji. Ja pierdziu, ale tu jest niżej jeszcze pomieszczenie. Dobra, schodzę. Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem. Wygląda trochę jak ten system wentylacji w schronie, w którym ostatnio byłem i filmik możecie zobaczyć na moim kanale. Jest ogromny. Już chyba wiem, skąd wzięła się wartość tej nieruchomości, czyli tak jak wspominałem, 6 milionów złotych, był cały w sumie ogarnięty. Wracam na górę, jeszcze do tej skończonej części. Bo tam są jeszcze wyższe piętra z pokojami hotelowymi. To jest chłodnica? Wygląda jak chłodnica. Albo coś od klimatyzacji. Tak, to może być element klimatyzacji. I jesteśmy na pierwszym piętrze. Znajdźmy jakieś ciekawsze pokoje. Wszystkich może nie będziemy zaglądać. Bo to nie ma sensu. To nie jest rozdzielnica elektryczna. Może doszliśmy do ściany. Trzy łóżka, łazienka, szafa na jakieś ubrania i stary telewizor, tak sprzed 10-20 lat. To jest ciekawe. Nie mówię o tych łóżkach, które tu stoją, tylko to, co widzę za oknem. Fotowoltaika. Zostało jeszcze sporo fotowoltaiki. Jak to bywa, jakieś imprezki są tutaj. No w sumie deszcz na głowę nie pada. Usiąść można i to na miękkim. To czemu by nie żuberka wypić? Tak w sprzyjających okolicznościach. A, że jeszcze muszę kran wykręcić? Same plusy. To piętro mamy obczajone. Czy jest jeszcze wyższe piętro? Na przykład zwróćmy uwagę na to. Nie, nie ma wyższego piętra. To chyba pora przejść do tej nowej części budynku w stanie surowym. I cyk, jesteśmy w nowej części.
Skoro ta część nowa, to czemu tu rosną paprocie? Szumili zabezpieczone. Dużo okien, czyli dużo światła. Dobrze. Nadal wiszą przewody na sufitach i ścianach, więc też złodzieje tutaj się nie wdarli. Klasycznie gęsta zabudowa. Zaraz za oknem są normalne budynki mieszkalne. Dlatego zacząłem od środka i przedłużając wstępu na zewnątrz, żeby nie zostać zauważonym. Na tym arkę na urbexie można się trochę pokręcić. Kurczę, tutaj też mocno przecieka sufit. Czemu? Przecież to nowy budynek. Elementy wentylacji w rogu. Jakieś kanapy. Pewnie przeniesione z tej części użytkowej. Co my tu mamy? Cement? Cement. Teraz sprawdzimy, czy kamień, na pewno już kamień. A jak? Bardek skała. To już droga. One są schodzi na górę. Wyciśniemy się. Ktoś nie przygotował sobie do wyniesienia. Talerze, półmiski, to co mogłoby się przydać. I jesteśmy na pierwszym piętrze. Nowo postawione części. Nie wiem, te przewody mnie zadziwiają. Ale większość to do internetu, więc miedzi tam nie jest za dużo. Mimo wszystko. O, tak mi wygląda w tym pokoju. Za oknem widać już domy. A ja sobie świecę w oknach. Łazienka. Łazienka w stanie surowym. I pokój w stanie surowym. Bardzo duże okno. Tak wygląda pokój po drugiej stronie. Na balkonik. Co z tego, jak widok za balkonem? Zarośnięty. Ale na ścianach są już tynki. Więc postęp po raz był naprawdę duży. Zbliżamy się do wykończenia tego miejsca. Większe pomieszczenie. Tak, zgadza się, że zbliżamy się do wykończenia tego miejsca. Tu są już nawet płytki. Nie położone, ale może właściciel dobierał, które płytki zostaną użyte. Jest też biały kask kierownika. Tylko kierownika nie ma. Znów nie ma sensu, abym chodził do wszystkich pomieszczeń. Nie ma gdzie wyposażenia. Wyglądają bardzo podobnie. Krzesło tylko ma inne. Trafiane z tyłu krzesło. Podoba mi się. Takie retro. Retro biurowe krzesło. Dobra. Tu lepiej widać tą fotowoltaikę, którą wam pokazywałem z pokoju hotelowego. Sporo jej. Chciałem wejść do tamtego budynku. Znalazłem jedne drzwi, ale były zamknięte. Może jak wyjdę na zewnątrz, znajdę inne wejście. I
jesteśmy już na ostatnim piętrze. Poszukałem nas przed ostatnim. Zobaczymy klatkę schodową. No dobra, idziemy się tutaj. Coś fajnego się znajdzie. Znalazła się szafeczka, pewnie budowlańców. Jakieś cenniejsze rzeczy. A tak więcej nic. O, jakaś imprezowna. Dwa prowizoryczne łóżka. Może by znowu nie wysypiają. To jaki pożądrze pety. I tu już jest zielono. Znaleźliśmy miejsce przecieku sufitu. Pięknie przeszklona klatka schodowa. A ostatnie piętro, właściwie nie piętro, tylko wyjście na dach, co też jest ciekawą atrakcją. A wydaje mi się, że dach solidny, można po nim stąpać. Widać kościół w oddali. Pies czeka, mam nadzieję, że nie na mnie. O, możecie zobaczyć, jaki stąd jest mega widok. Rozlewiska pewnej rzeki, której nazwy niestety wam nie zdradzę. Bo ułatwiłoby wam znalezienie tego miejsca. Dobra. Ja już się z wami żegnam. Bo wydaje mi się, że zwiedziliśmy tak naprawdę wszystko. Jak zwykle prośba o lajkowanie, subskrybowanie i oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. I do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć!